z Urzędem Miasta w Białymstoku na ulicy Słonimskiej. Remont parkingu. Który potrwa aż do listopada. Więc tak jak widać, część miejsc parkingowych jest wyłączonych z użytkowania. Tak się akurat składa, że zagrodzone są i tak te miejsca, które były przeznaczone nie dla interesantów, tylko dla Urzędu Miasta, Straży Miejskiej. Ale na dole widzę, jest też część wygrodzona, która była przeznaczona dla mieszkańców. No i tu się rodzi problem, bo wiadomo, że wszystkie te miejsca pozostałe zajmą w ten sposób samochody Urzędu Miasta czy urzędników, w związku z czym gdzie mają parkować interesanci, mieszkańcy Białegostoku, którzy muszą załatwić jakąś sprawę w Urzędzie Miasta. Parking Urzędu Miasta w Białymstoku. No niestety, jak widać, bardzo duża część jest wyłączona. Chyba połowa tego dolnego parkingu też z użytkowania. A tutaj i tak jest zawsze było za mało miejsc parkingowych, więc nie wygląda to optymistycznie i przyjaźnie dla interesanta. Wódka Straży Miejskiej. Reklama. Parking bikerów, czyli rowerów tak zwanych miejskich, które miasto wypożycza od firmy Nextbike, powiązanej z Platformą Obywatelską. 13 tysięcy złotych za sztukę wypożyczenie na rok roweru. Cena wydaje się absurdalna, bo tego typu miejski rower można kupić za 2000 zł w hipermarkecie, w znacznie lepszym standardzie nawet. Więc koszty są kosmiczne, horrendalne. Niektórzy podejrzewali, że chodzi po prostu o wyprowadzanie publicznych pieniędzy z budżetów miast, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, bo tak się składało, że ta spółka była bardzo powiązana z samorządowcami z tej partii, do czasu aż w Trójmieście zawaliła przetarg na rower trójmiejski. Tam była bardzo ciekawa opcja też rowerów elektrycznych. Co prawie skończyło się bankructwem tej spółki. Ładowarka do aut elektrycznych. Ciekawe. Tak jak mówiłem, właśnie zostaje około 10 miejsc parkingowych dla mieszkańców. Nie jest to zbyt przyjazna postawa Urzędu Miasta. Bo na przykład ta część też jest przeznaczona tylko dla pojazdów Urzędu Miasta w Białymstoku. Tak jak to widać. Pozostałe pojazdy mają zakaz parkowania. I przy okazji zwróćcie uwagę też na pewien aspekt funkcjonowania Urzędu Miasta. W całym budynku nie ma klimatyzacji. Klimatyzacja jest tylko w kilku pomieszczeniach prezydenta i wiceprezydentów. Tu z tej strony widzicie 6 jednostek zewnętrznych klimatyzacji. I przypomina mi się w związku z tym historia, kiedy prezydent miasta, pytany przed wyborami, czy nowe autobusy miejskie będą kupowane z klimatyzacją czy bez, najpierw próbował przekonywać, że nie ma sensu kupować klimatyzacji, bo klimatyzacja jest używana tylko 2 miesiące w roku, a potem jest bezużyteczna, bardzo podraża koszty zakupu i eksploatacji autobusów. I zapytany przeze mnie wtedy, czy ono w gabinecie służbowym klimatyzacji, czy z niej korzysta, oświadczył, no, że faktycznie ma, i wtedy połapał się, że jest to bardzo źle wizerunkowo postrzegane byłoby, że on korzysta, natomiast mieszkańcom każe się męczyć w opale. Jak widać, do dzisiaj zostało, że prezydent korzysta, natomiast reszta pracowników musi się męczyć. Prezydent w ogóle odizolował się od nie tylko mieszkańców, bo
praktycznie w ogóle nie spotyka się z mieszkańcami. Można się spotkać, tylko prosić o spotkanie z którymś z wiceprezydentów. Przeniósł się do pałacyku gościnnego na ulicy Kilińskiego, żeby odizolować się nie tylko od mieszkańców, ale też od pracowników urzędu. No i tu jeszcze widać też kilka tych jednostek klimatyzacyjnych, bo pamiętam, że tutaj mieści się dział informatyki Urzędu Miasta, w związku z czym jakieś serwery i tego typu urządzenia wymagają po prostu chłodzenia odpowiedniej temperatury, no a pracownicy mogą się męczyć. Taka to jest postawa prezydenta Białegostoku wobec nie tylko mieszkańców, ale też pracowników urzędu. Widać, że siebie i ścisłe szefostwo traktuje na preferencyjnych warunkach.